Idziemy w kierunku rozwoju tutaj gminy pod względem turystycznym. Nie ukrywam, że gmina w chwili obecnej nie realizuje typowej inwestycji w zakresie tutaj bazy tej turystycznej i całej infrastruktury. Naszym celem jest zabezpieczenie podstawowych elementów obsługi turystów, czyli dobre drogi, woda, hala sportowa, ścieżki rowerowe. To nasza jest rola i to w tym kierunku idziemy. Natomiast my jako samorząd gminy ściągamy tutaj inwestorów i kilka inwestorów tutaj weszło, które po prostu planują inwestycje w zakresie budowy bazy noclegowej, której w Bieczy brakuje. Jest to miejscowe przedsiębiorstwo, które w tamtym 2 lata temu wybudował lokal restauracji, który w Bieczy nie było, z pełnego takiego standardowy lokal dobrej klasy i w chwili obecnej już ma wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę hotelu. Do tego przy tym lokalu oczywiście miejscowy inwestor tutaj wszedł i wybudował w centrum miejscowości Biercza budynek, który w części przeznaczy na cele usługowo-handlowe i noclegowe. Z noclegów jeszcze Polska Poczta ma bazę taką noclegową, która jest do wykorzystania dla turystów. I w chwili obecnej jest budowa budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na bazę noclegową. Buduje to inwestor z Dębicy, który my ten obiekt, który gmina była właścicielem, sprzedaliśmy w stanie niedokończonym, surowym. I w chwili obecnej ten inwestor tą inwestycję realizuje i w tym roku będzie zakończył tą inwestycję w stanie surowym zamkniętym. My zaś pomagamy tutaj indywidualnym mieszkańcom w zakresie modernizacji budynków indywidualnych z przeznaczeniem na przyjmowanie turystów, tak zwane gospodarstwa agroturystyczne. Pomagamy im wnioski wypełniać, prowadzimy im tą techniczną obsługę, doradzamy im, doradztwo to prawne. Rozmawiamy z radnym gminy Bircza, panem Wojciechem Bobowskim. Pytamy pana Wojciecha Bobowskiego, radnego gminy Bircza, o zakres inwestycji bieżących oraz planowanych inwestycjach w gminie Bircza. W bieżącym okresie, w bieżącym roku bardzo dużo inwestycji jest realizowanych, między innymi drogi w współudziale powiatu, drogi powiatowe, drogi gminne. Budowane jest ujęcie wody wraz z wodociągiem do miejscowości Bircze. Jest budowana, kontynuowana budowa hali sportowej. Także wiele inwestycji, wiele środków zostało Birczy przyznanych, zdobytych z zewnątrz. Tu jest duża zasługa posła Piotra Tomańskiego. Przychylność wojewody, przychylność marszałka, również chociażby nawet te 300 tysięcy popowodziowych środków, ale 1 100 000 i bardzo szybko na usuwanie skutków powodzi tej z 12 kwietnia dostaliśmy dzięki wsparciu posła Piotra Tomańskiego. To są te pozytywne rzeczy, ale w gminie Bircza również są negatywne albo drażniące społeczeństwo, chociażby takie jak związane z powodzią, brak jakiegoś uregulowania, jeżeli nie uregulowania, to oczyszczenia koryta rzek. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podchodzi do tego w ten sposób, że no nie ma środków, wobec tego gdzieś jakieś cząstkowe roboty będą robione i poza tym nic więcej nie mogą pomóc. Takie starania, w cudzysłowie, spowodują to, że przy znowu jakichś nieszczęśliwych, dużych ulewach problem wystąpi znowu. No to wystarczy przynajmniej trochę oczyścić koryta rzek. Wójt po tej powiedzi zapowiadał, że będzie występował do sądu w tej sprawie. Czy to w ogóle będzie możliwe, to się okaże, ale niemniej jednak jakieś działania podjąć będziemy zmuszeni, bo od tej pory nic się nie dzieje. Sami nie możemy tego robić, wobec tego
To jest jedna z tych rzeczy negatywnych. Następną, która jest bulwersująca mieszkańców, a więc w Bilczy istnieje stacja pogotowia ratunkowego z lekarzem, z sanitariuszami, czyli tak zwana RK. Niemniej jednak no w soboty, w niedzielę, czy w ogóle po godzinie pracy lekarza dyżurnego, mieszkańcy w nagłych przypadkach nie są przyjmowani. Czy to zrobienia zastrzyku, czy jakieś porady. Wczoraj przyszedł do tego lekarza pacjent z wbitym kleszczem. No usłyszał, że lekarz nie po to tyle się uczy, żeby teraz kleszcze wyjmował. No więc mieszkańców, pacjentów nie interesują sprawy tego rodzaju, czy jakieś tam niedopięcia administracyjnego, czy ten lekarz powinien to robić, czy nie. Mieszkańcy chcą mieć lepiej i nic więcej. A ciągle ich się mami tym, że będzie lepiej, będzie już za chwilę i nie wiadomo kiedy. Więc gdzieś na którymś szczeblu decyzyjnym jest jakieś niedopięcie. To są, powiedziałbym, takie bieżące, bulwersujące sprawy, które no, trzeba jak najszybciej rozwiązać. Oczywiście, że są sprawy jak z zakładem gospodarki komunalnej, który ma problemy finansowe. Problemy finansowe w ogóle wszędzie występują. Zresztą dzisiaj wszyscy je mają, ale dzięki jakiejś przychylności, wsparciu życzliwych osób, no Bilcza jest coraz ładniejsza, coraz piękniejsza i myślę, że no, jest się czym cieszy. Thank you.